Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko mojemu gościowi, Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, lekarz z zawodu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pewien problem, panie pośle, pan jest entuzjastą, no a w każdym razie zwolennikiem ustawy, która miała być wczoraj procedowana, tak to się brzydko mówi, na Komisji Zdrowia, która to ustawa między innymi wprowadza daleko idące obostrzenia związane z posiadaniem paszportu covidowego. Innymi słowy, jak masz paszport, możesz wyjść na koncert, możesz więcej. Sklepu, możesz więcej, tak. No i co? I nawet nie zaczęliście nad nią pracować, bo posłowie Konfederacji przyszli i wam przeszkodzili? Jaki jest właściwie powód? Właściwie powód jest tego typu, że musimy przestrzegać pewnych reguł, które są w parlamencie dopuszczone. Dopuszczone to jest wtedy, kiedy nie ma jakichś obostrzeń, to pewnie byśmy wywieli jakąś większą salę, gdyby to było możliwe. Sala, na której żeśmy obradowali, pomieści. Ze względów sanitarnych 50-60 osób, przyszło 100. A do tego przyszli ci goście, którzy nie są nigdy i nie byli członkami Komisji Zdrowia, więc cała Konfederacja, nikt z Konfederacji nie jest członkiem Komisji Zdrowia, no tak to po prostu jest. Oczywiście przyszli bez maseczek, bo a jakże, no przecież tam większość choruje na astmę, taki klub. Jak Marit Biergen, prawda? Tak, jak Marit Biergen. Przyszli oczywiście z gośćmi, część to byli tak zwani dziennikarze społeczni, pan pewnie ich zna, ja ich w biurze mam nie co tydzień. Znam, ale... Co tydzień przychodzą z telefonem, filmują ich, przedstawiają się jako dziennikarze społeczni. No i mówią swoje, głównie mówią o tym, żeby wszystko kontestować, głównie w kontekście COVID. Dobrze, ale panie pośle, Sejm nie jest w stanie, przepraszam, bo to, wie pan, abstrahując od tego, co było przedmiotem obrad, abstrahując od tego, to Sejm nie jest w stanie wyprosić nieproszonych gości i zająć się tym, do czego was ludzie wynajęli, czyli pracą. No, takie sytuacje już pewnie pan wie, miały miejsce, to i był słynny poseł Janowski, to był i Leper, to była okupacja trybuny przez Platformę Obywatelską. Takie rzeczy się zdarzają w każdym parlamencie, w tych młodych parlamentach szczególnie. No, ale tutaj nie byliście w stanie nawet zacząć pracy w komisji. Tu żeśmy nawet tego nie otworzyli, słusznie zresztą. Myśmy spotkali się na prezydium, ustaliliśmy pewne kroki, które powinniśmy podjąć. Wołanie straży marszałkowskiej, bo przecież nie policja, policja nie ma wejścia do Sejmu. Szamotanie się z chorym panem posłem Korwinem-Mikke z nogą, którą ma usztywnioną na stole komisji. No jest głupie, no wyglądałoby to fajnie, a pewnie o to chodziło Konfederacji, czyli o ten tumult, wrzawę i siłą, żeby ich wyprowadzić, a nie po to, żeby cokolwiek procedować, bo to, czy tą ustawę ktoś przyjmie, czy nie, to nie zadecyduje, ani Korwin-Mikke, ani pan poseł Braun, zadecyduje Sejm in gremio i nic więcej. No dobrze, ale właśnie wygląda na to, że nie zadecyduje, a w każdym razie nie prędko, no bo szef komisji poseł Tomasz Latos mówił u nas teraz, że prędko to wy do tej ustawy nie wrócicie. No bo w nowym roku już, w starym roku, przepraszam, już się nie uda. W starym roku będzie trudno i pewnie się nie uda. Będzie trudno, to znaczy musielibyście zwołać jeszcze posiedzenie komisji. A no to zostaw pan już i komisji, i prezydium komisji, i posłom, którzy w tej komisji zasiadają. A to będzie nowe, będzie posiedzenie komisji, czy nie będzie? No jasne, że będzie. Musi się odbyć. Musi się odbyć, a data jest do ustalenia. Myślę, że niebawem. Panie pośle, niebawem to znaczy, ale w tym roku jeszcze? Niebawem i to znaczy w tym roku. Czyli będzie posiedzenie komisji, a na tym posiedzeniu komisji zajmiecie się tą ustawą? Na tym posiedzeniu komisji musimy zająć się tą ustawą, bo ona została skierowana zgodnie z procedurą i zgodnie z regulaminem przez panią marszałek do pierwszego czytania komisji. To dobrze, i pierwsze czytanie musimy przeprowadzić. Potem rozpoczyna się dyskusja, ewentualnie składanie wniosków, ewentualnie składanie poprawek, decydowanie i przygotowanie sprawozdania na salę plenarną. To wszystko, od czego od nas oczekuje. Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Panie pośle, no to porozmawiamy trochę o tym, co jest w tej ustawie. No, znaczy, ta ustawa zakłada, że abym wszedł do restauracji, abym wszedł na koncert, do paru innych miejsc, będzie mi można, czy też będzie trzeba, bo to nie jest jasne, sprawdzać paszport covidowy. No i to jest oczywiście do przedyskutowania. Ta ustawa zakłada prawie trzy relacje. Jeden to jest relacja pracownik-pracodawca. I tutaj od razu powiedzmy, będzie chodziło o to, że pracodawca będzie mógł zażądać sprawdzić od pracownika. Sprawdzić. Oczywiście w trzech miejscach to albo test, który musi mieć wykonany. One są tam od 72 do 48 godzin, zależnie od rodzaju testu, będzie mógł zobaczyć, czy przechorował, czyli musi mieć certyfikat, bo przechorowany, ten, który przechorował, ma ten sam certyfikat, co pan, czy ja, jako zaszczepieni. Dobrze, ale to jeszcze raz, czyli pracodawca będzie mógł sprawdzić paszport covidowy i
i będzie mógł zadecydować, czy pracownik będzie mógł pracować na hali, gdzie jest wiele osób i wiele pracuje, czy też zapewnić mu inne stanowisko, czy wreszcie no, wysłać go na urlop. Jaki to będzie urlop, to już decyduje od pracodawcy, bo to pracodawca jest odpowiedzialny za sprawiedliwość ma, znajdzie tylu posłów w swoim klubie, by to przegłosować, dlatego że no z ale tego... czy pan uważa, że pandemia, która toczy, to jest sprawa Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest sprawa ogólnych wszystkich posłów? Nie, ale słyszę na przykład, słyszę panią poseł Siarkowską i grupę antyszczepionkowców w klubie PiSu, którzy mówią, że, cytuję, nie może być zgody, żeby wprowadzać zamordyzm sanitarny. No to nie, proszę mnie nie zmuszać do komentowania. To jest pani, proszę mnie nie zmuszać do komentowania poglądów pani Siarkowskiej akurat w tym temacie. Generalnie się z nią nie zgadzam i tyle w temacie. No to jest ale pytanie jest, kto ma większość w PiSie? Siarkowska zdecydowaną większość, w PiSie i to bardzo zdecydowaną mają ci, którzy popierają te rozwiązania, które próbują opanować pandemię, czyli wprowadzenie tej ustawy, między innymi, o której mówimy, bo przecież tych rozporządzeń i ustaw covidowych jest wiele. No, panie redaktorze, to nie jest jedna ustawa. Wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. To jest cytat z ministra zdrowia. Adam Niedzielski przychodzi do RMF-u i mówi, że te restrykcje są nieskuteczne, po czym kilka dni później wprowadzacie restrykcje. No normalny człowiek ma prawo zapytać, hej, a wy w ogóle wiecie, o co chodzi? No to jest chyba główny problem, to jest dzisiaj problem wiarygodności. To wszystko wiarygodności wszystkich, od tych najwyższych urzędów państwowych, po dziennikarzy, po media, po to, co się w ogóle mówi. Nie, i ta wiarygodność została podważona przede wszystkim tym, że ta pandemia, wbrew temu, co wszyscy myślą, nie jest możliwy do sterowania. Pan minister Niedzielski doskonale wie, że te ograniczenia, które są wprowadzone, działają. Być może chcielibyśmy, żeby działali lepiej, żeby nie było 660 zgonów dziennie. Panie ministrze, mówię, pan był ministrem, wiceministrem zdrowia, panie pośle, bardzo pana przepraszam, Adam Niedzielski, minister, mówi, że one są nieskuteczne, że restrykcje nie pomagają w zwalczaniu pandemii, a pan mówi... Pan minister wie, że są skuteczne. No, albo pan Ja mówię od razu, że są skuteczne, ale nie są skuteczne w 100%. Wyobrażenie jest takie, że jak pan minister położy rękę na stole, stuka 3 razy, to skończy się pandemia. Nie ma takiej możliwości, no panie redaktorze. Na razie moglibyście się zdecydować, wy Prawo Sprawiedliwość, wy rząd, jak z pandemią walczyć. Bo to, o co ludzie mają do was w tej chwili pretensje, to to, że sami się miotacie od ściany do ściany. Dam panu przykład. Minister Niedzielski ogłasza na konferencji prasowej razem z rzecznikiem rządu, że nauczyciele będą, premier to mówi, że nauczyciele będą poddawani obowiązkowym szczepieniom. Parę dni później minister Czarnek, minister edukacji, mówi, że nie będą poddawani obowiązkowym szczepieniom, a w każdym razie on jest no, przeciw. No, nie powiedział, dobrze, że nie będą. Przeciw. No, to on już jest trochę przeciw. Inaczej to zmienia. Będą czy nie będą, panie ministrze? Panie pośle. W tej ustawie, oczywiście, jeżeli mówimy o pracodawcy i pracowniku, to przecież takim samym pracodawcą jest dyrektor szkoły, jak i pracownikiem jest nauczyciel. Więc ta sprawa dotyczyć będzie nauczycieli. Natomiast druga rzecz, to jest kwestia pośle, poddania obowiązkowi szczepień. W ustawodawstwie niemieckim, chyba austriackim, z tego co ja pamiętam, amerykańskim. Takie ustawy są, gdzie nauczyciel będzie musiał być zaszczepiony, bo inaczej ostatnie nie będzie mógł pracować z dziećmi. Ostatnie pytanie, to pytanie jutrzejsze głosowanie w Sejmie, bardzo ważne dla was, bo to głosowanie nad budżetem. Będziecie mieli większość? Tak, będziemy mieli większość, przegłosujemy budżet. RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy o szczepieniach, o tym, o pośle Mejzie też porozmawiamy. Zostańcie państwo z nami w internecie, słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. To może zacznę od tego nazwiska, które się wszyscy nauczyli wymawiać. Łukasz Mejza nie będzie brał udziału w jutrzejszym głosowaniu, ale nadal jest wiceministrem. Jak długo? No jest wiceministrem na urlopie. Zarówno urlopie sejmowym, jak i urlopie. No i wziął go oczywiście z przyczyn politycznych. Ja panu pośle, panu ministrze Mejzie wypowiadałem się wielokrotnie. Jeżeli chodzi o oświadczenie majątkowe, to jest kwestia urzędu, CBA, służb i dajmy temu spokój, zostanie to wyjaśnione, jeżeli i lub nie. Jeżeli złamał prawo, to są konsekwencje przewidziane dokładnie w ustawach i są przewidziane dokładnie w regulaminie Sejmu. Dwa. Jeżeli chodzi o firmę, to coś mi się wydaje, ja oczywiście nie mam tutaj pełnej wiedzy, że firma założona była legalnie, no bo ją ktoś zarejestrował firma i tak dalej. Firma założona jest legalnie.
To jasne. Natomiast ta działalność, czy ona była prowadzona, czy nie, na czym tam polegała ewentualnie jakieś nadużycia dotyczące obiecywania czegoś, co nie można zrealizować, to jest inna rzecz. Natomiast ja mówię o sprawach moralno-etycznych. Dla mnie jest to niedopuszczalne, ponieważ przyznam się szczerze, że co mnie uderzyło jako lekarza, to taniość tej oferty. No przecież nikt na Zachodzie nie będzie leczył tak skomplikowanymi metodami za 80 000 dolarów, gdzie są jeszcze koszty transportu, akwizycji, diagnostyki. No, ja byłem ministrem zdrowia, myśmy mieli specjalny fundusz na leczenie za granicą i tam kwoty poniżej 200-300 000 dolarów nie schodziły, a było to lat 15 temu, więc całkiem inna sytuacja. Chce mi pan powiedzieć, że co, że to jest banda hochsztaplerów? Wydaje mi się, że ta sprawa ocierała się o hochsztaplerkę. I to jest kwestia. Natomiast ja tego nie wiem. Ale dla mnie etycznie, moralnie nie jest to dopuszczalne. Pan ze swojego doświadczenia, nie tylko lekarza, ale ministra, wieloletniego polityka, i to polityka Parlamentu Krajowego, jak i Europejskiego, mówi, to trąci o hochsztaplerkę, za takie pieniądze nikt nie przeprowadzi tak skutecznej, tak skomplikowanej procedury medycznej. Tak skomplikowanej procedury i skutecznej do tego, bo jakby o częścią tej obiecanej było zdrowie. Nie? No, załóżmy przez sekundę, że tam w ogóle mogą być jakieś efekty, no bo zdaje się, że on obiecywał również cuda na kiju. Przecież widzieliśmy tę konferencję prasową. Przepraszam bardzo, jak pan chce? Znaczy, są metody na wyleczenie z Alzheimera? Na razie nie. Można jego spowolnić. A można go, ale znają wszyscy, że amantadyna natychmiast pana wyleczy z COVID-a. No, i takich pomysłów jest wiele. W każdym społeczeństwie będzie ten taki lekarz, czy taki domokrążca z Dzikiego Zachodu, który za tran obieca wszystko. Każdy domokrążca zostaje ministrem. No tak, ale nie wszyscy wiemy o czym. Ta sprawa wybuchnęła jednak po jakimś tam czasie. Nie, on został weryfikowany przez PSL, on przejął ten mandat poselski, on był w jakimś tam zainteresowaniu marginalnym, no nagle się stało tak inaczej. Proszę pytać tych, którzy rekomendowali. Ja go nie rekomendowałem i znając tę sytuację dzisiaj, na pewno bym go nie rekomendował. Panie pośle, to krótkie pytanie. Gdyby to od pana zależało, to Łukasz Mejza byłby zdymisjonowany? Gdyby to ode mnie zależało, to byłby zdymisjonowany. Oczywiście muszę zawsze brać pod uwagę wątki polityczne, czyli głównie to, co dzieje się w Sejmie, bo większość jest rzeczą bardzo będziemy ważną. Trzymali inaczej, panie rektorze, się nie da rządzić, chyba że pan zna jakieś sposoby, że mniejszość rządzi, ale może i rządzić. Jakby to panu powiedzieć, jeżeli nie macie większości, to się podajcie do dymisji. Na litość boską, to jest prosta zasada demokracji. No to znaczy, chce mi pan powiedzieć, że będziemy rządzić z ludźmi, których sam pan nazywa skompromitowanymi? Znaczy na dzisiaj w wszystkich głosowaniach sejmowych jest wyraźna większość i proszę też na to zwracać uwagę. To są być może cyferki, ale są. I one pokazują, że jak opozycja raz wygrała wybory, to był taki aplauz na sali, jakiego ja nie pamiętam w swojej 15-letniej karierze sejmowej. Panie pośle, dobrze, to wróćmy teraz do tego, od czego zaczęliśmy, do ustawy. Panie pośle, załóżmy przez sekundę, że uda wam się przeprowadzić tym razem bez obstrukcji i bez tumultu głosowanie w Komisji Zdrowia dotyczące ustawy. Ilu posłów PiS zagłosuje przeciwko tej ustawie? No nie będę zdradzał tajemnicy kuchni, mniej więcej wiem, ilu ludzi jest zdecydowanych, tak zwanych wolnościowców czy antysegregacji. W zespole pani Siarkowskiej, która wymyśliła słowo sanitaryzm, pani poseł ma, jak widać, wielkie zasługi dla językologii, jak towarzysz Stalin. No więc w zespole pani Siarkowskiej jest 7 osób, z czego 6 z PiS-u. No ale grono antyszczepionkowców w PiS-ie jest znacznie liczniejsze. Ja myślę, że grono wątpiących jest silniejsze, ale jest jeszcze co się nazywa atmosferą w klubie i pewnym takim zobowiązaniem do lojalności. Pan nie był w polityce, więc pewnie pan nie wie, ale pan jest lojalny dla swojej stacji tutaj radiowej, pewnie też. Ale wobec każdego pracodawcy jestem lojalny. No, to znaczy, jeżeli pracodawca... Znaczy, nie bardzo rozumiem, na czym... To nie jest pracodawca, jesteśmy lojalni w klubie wobec samego siebie. Stacja, w której ja pracuję, jest moim pracodawcą. No. Ale wie pan... Pan jest lojalny. Jak pan nie będzie lojalny, to będzie pan pracował w innej stacji. Proszę pana, nie, no ja akurat współpracuję z wieloma miejscami. Jestem... Pan jest tak zwany wolny strzelec. Tak, proszę pana, pisuję do gazet, pracuję w jako freelancer. I bardzo dobrze, ma pan swój dorobek. Mniejsza z tym, panie pośle, bo ja mogę pana zaprosić, oczywiście porozmawiamy o mnie, będzie to mile łechtało moje ego, ale
pytam pana zupełnie serio o politykę. To znaczy, nawet jeżeli wam się uda przeprowadzić to w Komisji Zdrowia, to ilu posłów PiS będzie przeciwko tej ustawie? Tych, którzy się nie poddadzą lojalności, o której pan Myślę, że garstka. Myślę, że garstka. No niech będzie tych 6. Tylko tych 6? No może, bo niech będzie 10. Czy to coś zmieni? Nic to nie zmieni. Znaczy, ponieważ ta ustawa ma charakter dotyczący wszystkich obywateli, wszystkich klubów i absolutnie tak jak koronawirus powinna być apolityczna. To by oznaczało, że musicie znaleźć poparcie opozycji. Ta opozycja deklaruje to poparcie. Ba, nawet nas wciska w tą ustawę. Ale ktoś z nią w ogóle rozmawiał? Z nią, czyli z opozycją? Na przykład z lewicą? A jak pan myśli? Nie wiem i zadaję panu to pytanie. Zawsze się rozmawia w Sejmie z różnymi stronami. Czym innym jest rozmowa, co tam słychać, a czym innym jest rozmowa polityczna pod tytułem poprzecie nas, czy nie? No, takie rozmowy nieformalne są prowadzone. Wiemy, że ta ustawa przejdzie. A kto miałby poprzeć oprócz PiS-u tę ustawę? No pewnie bardzo duża część posłów Platformy Obywatelskiej chociażby, może to pana zaskoczy, a pewnie posłowie Lewicy, a pewnie posłowie PSL-u również. I ja przepraszam, że tak mówię, bo teraz są nowe nazwy. Mówi pan pewnie. Tak, to znaczy, że tam będzie większość. Czyli większość opozycji powinna was poprzeć? Poprze was. Tak. I wy to już wiecie? My to wiemy. Oczywiście efekt okaże się na sali, ale my to wiemy. No dobrze, ale to wie pan, to trochę jest sytuacja, której nie do końca rozumiem. No bo to znaczy, że my się nie przejmujemy własnym zapleczem, bo będziemy głosowali razem z opozycją. Przejmujemy się własnym zapleczem, będziemy ich przekonywać, natomiast na dzisiaj wygląda sytuacja tak, jak pan to określił i to też wiemy. Wiedza ta jest nam potrzebna, natomiast no, to jeden są minister sprawy. Powiedział jedno, drugi powiedział drugie i tego nie powinno być. Nie może to być niespójności w przekazie. To mówi tu, poseł Tomasz Natos. Tu pełna Wy zgoda, się kompletnie panie pogubiliście w sprawie. Tu jest pełna zgoda. Nie może być żadnych rozbieżności w przekazie. Panie pośle, ale wyście się kompletnie pogubili. O ile na początku walka z COVID-em wyglądała u nas mniej więcej tak jak na Zachodzie. No i teraz powiedzmy sobie tak, skuteczne to było nieskuteczne, to jest zupełnie inna sprawa przez moment, ale to co jest teraz, to jest kompletny chaos. Znaczy jednego dnia przychodzi minister zdrowia do radia, mówi, że to nie działa, by dwa dni później na konferencji prasowej ogłaszać nowe restrykcje. Jeden minister no dobra, mówi... No panie redaktorze, no pan mi to będzie teraz wyliczył. Tak, to są chwilowe jakieś tam wewnętrzne chwilowe? Sprawy dotyczące komunikacji. Uporządkujemy nie, panie pośle, to. Znaczy, ale to uporządkujmy może tę rozmowę przez sekundę. Co jest w tej chwili ważniejsze dla rządu niż sprawa COVID? Sądzę, że taką główną sprawą jest jednak COVID, bo on demoralizuje wszystko i niszczy i degraduje wszystko, co się dzieje. To jest inflacja, PiS jest kompletnie rozbity i pogubiony. No, ma takie same wątpliwości pewnie jak społeczeństwo, pewnie jak wiele ludzi. No to są też ludzie, panie redaktorze, to są ludzie. Tam nie pracują jakieś cyborgi, gdzie się naciska ludzi i myślą jednakowo. Pan ze mną rozmawia przez cały ten czas jak taki obserwator, który się temu przygląda z zaciekawieniem. Nie, ja przyciskam guziki. Ale te tam mrówki, które tam biegają. Niech mi pan wie, że ja mam tylko jeden paluszek i jeden przycisk, więc nic więcej nie mam do dyspozycji, więc ja mogę reprezentować tu samego siebie i moich przyjaciół z klubu. Pan się zachowuje tak, jakby za nic nie odpowiadał, jakbyście wy za nic nie odpowiadali. Nie, odpowiadamy za to. Ja czuję tą odpowiedzialność i niech pan wybaczy, ale gdybym by pan przejrzał moją pocztę, to by pan tą odpowiedzialność mógł wyczytać. Ale być może pan ją czuje osobiście, natomiast ja nie widzę tutaj... No bo, panie pośle, dobrze, pan mówi tak, ktoś rozmawia z opozycją, ja nie wiem kto, nad ustawą nie przeprowadziliśmy, bo oni krzyczeli. Nie chcieliśmy robić tumultu, nie chcieliśmy eventów, które dotyczą bardzo ważnych spraw. Pan nie jest nawet powiedzieć jednej rzeczy, czy nauczyciele i policjanci będą poddani obowiązkowym szczepieniom? Moim zdaniem powinni być, natomiast w ustawie tego nie ma. No to, i tyle. To jak chcecie ich do tego zmusić? Jest jeszcze czas i są inne ustawy, są inne propozycje. Ja sądzę, że do tego dojdziemy. Wydaje mi się, że pan nie docenia tego paszportu covidowego. On jednak wpływa. Ale co to znaczy on jednak wpływa moja na mentalność zwykłych ludzi. Zwykli ludzie muszą go docenić, bo dzisiaj go mają w telefonie, dzisiaj go mają wydrukowany, a ja sądzę, że on musi jeszcze dać konkretny benefit. Konkretny benefit jest wejście do kina, a nie liczenie, że zmieszczę się w 30% jakichś tam widzów, którzy są niezaszczepieni. Uważam, że te 30% trzeba po prostu potem na końcu zlikwidować. To jest pewien ciąg zdarzeń.
Ta ale ustawa fikcja, musi znaczy... otworzyć prostą rzecz. Nikt... Że pracodawca, przemiano... że ten, który jest właścicielem kina, restauracji, ma prawo wglądu w pana, ma wrażliwe dane osobowe. Zdarzyło mi się pójść ostatnio do restauracji, raz czy drugi, do kawiarni bardziej. Nikt nigdy w Polsce nie sprawdzał mojego paszportu covidowego. Pan to chce, prawda. Żeby mi sprawdzano ten paszport, czy nie? Tak, ja chciałbym, żeby sprawdzano. Był pan też pewnie za granicą. Ja byłem niedawno na Litwie. Litwa, mały kraj. Obok Ostrej Bramy jest taki mały sklep z pamiątkami. Wchodzi tam jedna, dwie osoby. I sprzedawca żąda ode mnie tego kwitu, który nazywa się paszport covidowy. Wszyscy się temu podporządkują. Polacy, którzy idą w tej pielgrzymkach różnych, którzy pewnie niekoniecznie podzielają poglądy dotyczące tych obowiązków szczepień, pokornie podają to albo nie wchodzą i zlecają zakup, kupno pamiątek temu, który ma ten paszport covidowy. Czyli jak widzę, pan mi opowiada, że za granicą Polacy to robią. Tak. Ale w Polsce tego nie ma. No to jest paradoks. Znaczy, ja powiem więcej, ostatnio byłem w Zakopanem. Weszłem do dużej galerii. Kto nosi maseczki? Turyści. Kto ich nie nosi? Pracownicy tych sklepów. To jedna rzecz, wie pan, bo ja nawet nie mam do was pretensji o to, że nie wiem, że nie wprowadzacie reżimu sanitarnego. Tylko powinniście się zdecydować na coś. Znaczy albo rybki, albo akwarium. Znaczy, albo uważamy liberalnie, że jak się ludzie chcą szczepić, to niech się szczepią i wychodzimy z założenia jak poseł Kukiz czy poseł Sachajko pod tytułem jak się ktoś chce zabić, to nie można mu tego zabraniać. No to są... No nie, no to są słowa Pawła Kukiza, tak mówi Jarosław no tak, Sachajko. No, tak, no ale panie pośle, no, próby samobójcze nie są karalne. No jest, że nie. Więc jeśli komuś się uda przeżyć... Nie chodzi o moją indywidualną, to chodzi o zdrowie publiczne. Chodzi o to, żeby nas nie paraliżowała pandemia, żeby dzieci mogły się uczyć w szkole, żeby instytucje mogły działać, żeby przemysł, gospodarka się kręciła. No panie redaktorze, no pan to chyba rozróżnia, nie? Panie pośle, ale ja panu mówię tylko, że wy nie potraficie się zdecydować na żaden z modeli. Ja się decyduję, optuję za akwarium, czyli że pewne rzeczy muszą być uporządkowane i chwatit. No dobrze, to panie pośle, koniec rozmowy o tym, święta idą. Słyszał pan o tym? Tak. Jeszcze zdążył pan już jakieś pomóc świętemu Mikołajowi, jakieś prezenty może ogarnąć? No oczywiście, że już mam prezenty ogarnięte. Mm. O to tam dba oczywiście, że a ona będzie ma pisze listy do świętego Mikołaja? Ja już nie jestem na tym etapie. Poza tym znam się ze świętym Mikołajem, bo swego czasu byłem w Rowaniemi i się z nim witałem, więc jestem telepatycznie na innych, chodzi mi o to, na innym pan poziomie. Wie, no wie pan, ale to panu też być może był pan grzecznym. Pan też może coś dostanie. Tak, może też. No to co pan dostanie? A tego jeszcze nie wiem, bo to musi być niespodzianka. Niespodzianka jest i oczekiwanie. No dobrze, ale pan w ogóle kupuje jakieś prezenty, czy wszystko zostawia żonie? Nie, nie, kupuję prezenty. Na pewno żonie kupuję prezenty i też tego nie ujawniam. Natomiast nie, dzieciom i wnukom. Ja mam wnuki, więc kupuję dużo prezentów. Natomiast a dużo również, ma pan wnucząt? Cztery. Cztery sztuki? Cztery. Mm. No. Ale będą spędzać Wigilię razem? Niestety nie. Niestety nie, no z różnych względów. Jesteśmy trochę rozproszeni po Polsce. Część mieszka w Warszawie, część w Katowicach, a ja od urodzenia w Rybniku. Rybnik. Tam ładnie jest? Bardzo ładne miasto. Troszeczkę niestety jest smogiem zamulone, bo to jest kwestia kopciuchów. Ale Rybnik przed wojną i po wojnie był najbardziej zielonym miastem powiatowym w Polsce. Mhm. No to widzi pan, jak się rządzicie od 6 lat i pan narzeka na smog, tak? Tak, narzekam na smog, bo to też jest taka sama kwestia jak z tymi szczepionkami. Musi jeszcze być coś po drugiej stronie. Nie, pan też doskonale wie, że akurat ze smogiem nie możemy sobie żartować, bo to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Pan, i też nie czy da pan się zauważy, jak że ja żartuję? Za czarodziejską różką dotknąć i będzie po ptokach. Nie, nie, nie będzie po ptokach, mówiąc po śląsku. Między nami mówiąc, jak słyszę, co chwilę tu przychodzą jacyś politycy PiSu, którzy mówią, tak walczymy ze smogiem, że za chwilę już będzie powietrze czyste i... No przecież pan wie, że nie, no. No to jeśli nie, jeśli się do tego nie nadaje... Musielibyśmy wszystkie auta wyrzucić z Warszawy, czy tam z Krakowa. Myślę, że to tylko auta... I myślę, że 50% to samochody, a reszta to to, co jest ogrzewanie naszych mieszkań. Będziemy jeszcze o tym rozmawiali, ale już to innym razem i z innym gościem. Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie pośle. Dziękuję się bardzo. Do widzenia. Szkoda, panu. Że z innym gościem.